Zagranie tutaj, bardzo dobra sytuacja. Teraz tak, zawodnik numerem 7 do Brozia. Podniósł tę piłkę Łukasz Brozia, ale dalej przy piłce utrzymują się podarze. Próba wrzucenia tej piłki. Wrzucenie! Niesamowite! Dla drużyny z Kutna. Piąta minuta. Jeden do zera dla drużyny z Kutna. Adrian Kralkowski strzelcem tej bramki. Dośrodkowanie kapitana Kamila Wielgusa tam z prawej strony. Uderzenie głową pewny, strzał. No i tutaj bramkarz Huragana Morąg, bramkarz Chremza. Bez szans w przypadku tego uderzenia. Dobry początek spotkania dla gospodarzy. Pierwsza w zasadzie taka groźniejsza akcja. Znaleźli się w polu karnym. Dogranie na prawą stronę. Tak, tam nie próbował się zabierać piłką, gdzieś jest, tam uderzać, jest jeszcze dograł do boku. Zawodnicy naprawdę mają no już rozegranych sporo tych spotkań. Oj, tutaj błąd. Znowu napędzenie tej akcji ofensywnej. Tutaj Paweł Gawlik, kapitan w tym momencie, ale tam... Padł teraz. Zawodnik będzie chyba... Będzie karny. Będzie chyba rzut karny. Tak jest. Rzut karny dla gości. Wpadł tutaj zawodnik Morąga w polu karnym. Sędzia, wydawało się, że przez moment się zawahał. No ale wskazał jednak tutaj na 11 metr. Wydaje się, że to zupełnie niepotrzebny faul, że można tam było... Możecie obejrzeć w powtórce, czy tam faktycznie faul był. Ale sędzia był dość blisko. Tak, i za chwilę będziemy mieli tutaj olbrzymią szansę na wyrównanie w tym meczu. Jest 25 minuta tego spotkania, za chwilę 26. No i zobaczmy, w bramce Patryk Wolański. Szansa na wyrównanie dla Huragana Morąg. Strzał! Tak jest, 1-1. Doskonałe uderzenie z rzutu karnego. Fantastycznie wykonany rzut karny. Przemysław Przysowa bardzo pewnie. Uderza Patryk Wolański. Bez szans. Na skuteczną interwencję. Mamy 1-1 w Kutnie. I tak jak mówiliśmy, 26 już minuta. Przemysław Przysowa wyrównuje po strzale rzutu karnego. Doliczone tylko 2 minuty, a teraz Dynel. Ale tutaj się minął tak naprawdę. Poszukał go tam Szarpak. Oj, bardzo dobra piłka. Tak się wydaje. Ale Łukasz Dynel, no za słabe to uderzenie. I znowu długa piłka. Był to celny strzał, ale no jednak ciężko było pokonać bramkarza. Teraz Łukasz Broś w pole karne, może będzie jakiś się... Nic tutaj, tak naprawdę próbował się przepychać. Ale teraz zyskał piłkę Łukasz Broś. Ale uderzenie! Tak jest, 2-1. 91. minuta meczu. Łukasz Dynel, o którym mówiliśmy, że może dać impuls tutaj. Daje ten impuls, ale w 91. minucie. 2-1 dla KS Kutno. Łukasz Dynel, no jak rasowy snajper, znalazł się tam, gdzie być powinien. Interwencja bramkarza, ale przede wszystkim Marcin, według mnie na uznanie zasługuje tutaj postawa Łukasza Brozia, który tę piłkę stracił, odzyskał, został oddany tam jeszcze strzał i dobity ten strzał po interwencji bramkarza przez Łukasza Dynela. 2-1. 24-latek, rodem z Łodzi, Łukasz Dynel.